Willa Pfaffenhof to nasz pierwszy projekt zagraniczny. Jesteśmy w Czechach, w miejscowości Litomierzyce, położonej około 100 km na południowy zachód od polskiej granicy. Od dawna nosiliśmy się z zamiarem wyjazdu i zrealizowania pierwszego projektu poza granicami naszego kraju. A Willa Pfaffenhof przykuła naszą uwagę nie tylko wyglądem, ale przede wszystkim swoją historią. Nigdy byśmy nie powiedzieli, że w Czechach znajdziemy miejsca z tak ponurą i zatrważającą historią. Willa Pfaffenhof. Dwór znany jako Fafak lub Weweri posiada ciekawą historię łączącą go z nazistami SS, torturami i podziemnymi fabrykami Richardsów w obozie w Litomierzycach. Niegdyś wspaniała neogotycka willa, dziś opuszczona ruina, która wydaje się być stworzona do opowieści o duchach. Willa Pfaffenhof zajmuje miejsce dawnej kaplicy winnej świętego Mikołaja, udokumentowanej już w XVI wieku. Budynek został wzniesiony przez Ignaza Antona Haubiego przy drodze prowadzącej z Litomierzyc do Radobyla. Wpływowa i zamożna rodzina Pfaff wynajęła architekta, aby wybudował willę na dawnym miejscu kościoła świętego Mikołaja. Dawny budowniczy willi pochowany jest na pobliskim litomierzyckim cmentarzu we wspaniale zdobionym neorenesansowym grobowcu. Jest tam też inny grób. Grób dawnych i pierwszych właścicieli willi, braci Pfaff, Heinricha i Hermana. Ale to nie jedyni zmarli związani z willą Pfaffenhof. Najmroczniejszy i najbardziej intrygujący rozdział w historii willi napisany został w czasie II wojny światowej. Zlokalizowano tu SS Führerstab, dowództwo pobliskiej komendy obozu koncentracyjnego, a konkretnie Komando B5. Niedaleko willi znajduje się wejście do podziemnego labiryntu gigantycznej fabryki Richarda. Tysiące żydowskich więźniów pracowało głęboko w wapiennych szybach, w nieludzkich warunkach. Wiosną 1944 roku rozpoczęto tu pracę nad budową podziemnych fabryk o kryptonimie Richard I i Richard II. Do realizacji projektu budowlanego konieczna była ogromna siła robocza. Potrzeba więziennego oddziału pracy była powodem powstania obozu pracy przymusowej Litomierzyce. Pierwsi więźniowie zostali zakwaterowani w pierwotnym, dużym budynku, używanym dawniej jako wojskowe stajnie i magazyny. Druga część powstała w początkach 1945 roku i składała się z drewnianych baraków. Najniższa liczba więźniów wynosiła 4717 w dniu 5 stycznia 1945 roku. Najwyższa 23 lutego 1945 roku wynosiła 7046 więźniów. W grudniu 1944 wybuchła epidemia, która spowodowała śmierć 701 więźniów. Śmiertelność w tym piekielnym obozie wynosiła 12,9%, co dawało najwyższą liczbę ze wszystkich obozów. Zbudowano krematorium, aby pozbywać się ciał, których spalono tam ponad 18 tysięcy. Kilka opuszczonych podziemnych fabryk z czasów II wojny światowej wciąż kruszy się w pył, przypominając jeden z najciemniejszych rozdziałów we współczesnej historii ludzkości. Czechy, wówczas część Czechosłowacji, strasznie ucierpiały w czasie II wojny światowej. Tutaj, w opuszczonej podziemnej fabryce Richard, tysiące ofiar obozów koncentracyjnych zostało zmuszonych do budowy czołgów, silników, elektroniki i sprzętu łączności dla niemieckiego wysiłku wojennego. Chociaż fabryka Richard pozornie nie była tak śmiercionośna jak w innych obozach koncentracyjnych, smród nędzy i śmierci wciąż unosi się na jej ścianach. Badając wykute w skale tunele opuszczonej kopalni wapienia, łatwo zauważyć, że ci,
których tam zaciągano. Musieli czuć się, jakby zostali zebrani do samego piekła. Szczęśliwym trafem udało nam się również porozmawiać z kimś, kto historię willi zna lepiej niż własną kieszeń. Vyplatí sa to kúpiť, kdyby byl mladý, tak to udělám. Dole vináren, penzión krásny, tady posezení, letné kino. Penzión, letné kino? Bazén, normálne dá udělat do toho, do původného bazén. Tady je nová elektrika, tady je trafo, nové udělané, a tady je rozvod novej elektriky v zemi. Tady je prípojka novej elektriky už, nová. No. A všude tady je rozvod tej elektriky nový. Takže ono to má, jako, má to svoje kouzlo. Prostě to, kdyby byl mladší, tak se do toho pustí. Slyšeli jste o nějakých strašidelných místech v Czech republice? V tom momentě mężczyzna nieznacznie kiwa głową i wskazuje mroczną willę za našimi plecami. Dając tym samym do wiadomości, że jedno z tych miejsc jest bliżej, niż nam się wydawało. Tutaj? Mierzyliśmy, no. Opowiedz. Byli, mierzyliśmy. Tak? Z kamaradą z radu, co działa na hradę u toho, u prezidenta jako. Takśmy to mierzyli, byliśmy z mierzym, ale máte prístroje? Ale to byste museli nejlíp to mierzyć. Mezi druhou a čtvrtou hodinu. My jsme mezi druhou a čtvrtou měřili a objevilo se nám to. Normálně jsme to zaregistrovali. No a přítelky ne, ta je jako zvolená přiška, ale vidí ve Frankfurtu, tak to byla s náma. Normálně komunikovala ta paní, co tu dělala na ústředny, a pán, co dělal zprávu vlastně prezidentu. Navázali jsme kontakt. Na vás kontakt. No, ale nedávali jsme to jako na, takže jsme to nedávali, ale normálně měli přístroje, zadali jsme jich ve sklepe. Ve sklepe a naměřili jsme. Umarli. Pokud chcete měřit, tak nejlepší mezi druhou v noci a třetí. No. To ruší hodně, ruší to letadla, ruší to všechno. To jsme zkoušeli taky, nechytali jsme se to. V noci normálně, v noci a normálně nastavit přístroje, my jsme teď v noci nastavili přístroje, všechno. No a v noci a teď zvoná ta přítelkyně, ta jde po německy, vyvolávala a normálně se napojilo, začal normálně signál. A normálně on nám tím infra, normálně se objevil ten. No. Dva se objevili. Dva? A to bylo vidět ten pomožák? No, termokamera. Termokamera? No, a bylo vidět. To je speciální zařízení. No, normálně se to pohybovalo. A teď to mluvilo a teď ona se bavila s ním. Bavila a on mi povídá, že vojáčka tady je. Tady bylo speciální jednotky SS. SS. Speciální jednotky. SS. To bylo komando, které chodilo nám vyslýchat do Terezína a tak dále. Tady nic nebylo. Tady se nám objevily len
co byli ten správce, jako co byl vedoucí té chalupy jako, velitel ten bydlel tam, no a ty dva se nám byli. Jinak nikdo, že nějaký důvod, nějaký jako ty, že by tu zabili někoho, alebo tak, ne? Len normálně zaměstnanci. OK. Zaměstnanci se nám to udělali, ale... Gdy zbierzemy do kupy całą historię willi, II wojnę światową, obozy jenieckie, przymusowe prace, ludzką krzywdę, a nawet według niektórych doniesień brutalne tortury więźniów w piwnicach tego obiektu, to przechadzając się tutaj, również za dnia, czuć ciężką atmosferę tego budynku. Od lat 90. willa przybierała przerażającą formę. Budynek nie ma dachu, a odwiedzającym grozi wypadnięcie przez zrujnowane posadzki lub ściany. To, co jednak najważniejsze dla nas w tej całej historii jako badaczy zjawisk niewyjaśnionych, to to, że w niemal całych Czechach willa uważana jest za nawiedzoną, za przerażającą z powodu wszystkich okrucieństw, które się tutaj wydarzyły. Podobno również przyciąga sobą różnych makabrycznych okultystów. Czy to prawda? Tego być może dowiemy się w nocy. Pora rozpocząć pierwszy projekt za granicą. Jest godzina w pół do pierwszej w nocy. Jesteśmy w Czechach, w willi Pfaffenhof. Pierwszy nasz projekt zagraniczny w ciężkiej, okrytej złą historią, mroczną historią willi, właściwie już jej ruinie. Jesteśmy niedaleko miejscowości Litomierzyce. Willa ma mroczną historię ze względu na to, że wyczytaliśmy w internecie, że przetrzymywano tu kiedyś w piwnicach i torturowano jeńców wojennych. Jest to ciężka historia, bardzo przykra. Zobaczymy, jak będzie tutaj, w środku willi, podczas projektu nocnego, pierwszego zagranicznego naszego projektu, dlatego jesteśmy mega podekscytowani tym projektem i chcemy sprawdzić, czy ta willa naprawdę skrywa jakieś mroczne tajemnice, jakąś ciężką aurę, no bo historia jest naprawdę mroczna. Sprawdzimy to tej nocy. No dobrze, rozstawiliśmy wszystkie kamery dostępne w willi Pfaffenhof. Wyjdziemy teraz na jakiś czas z willi. Zobaczymy, co uda się zarejestrować naszym kamerom. Podczas tego projektu oczywiście nie będziemy mogli się posługiwać wyłącznie językiem czeskim, ponieważ nie znamy go bardzo dobrze, ale użyjemy niektórych zwrotów. Być może coś będzie chciało nam się tutaj ukazać.
Zanim zaczniemy odcinek Seans, chcielibyśmy poświęcić chwilę, żeby porozmawiać na temat sponsora dzisiejszego odcinka, którym jest Oro Electronics. I od którego otrzymaliśmy dwie takie kamery Oro Goodcam V8 Sim. Dlaczego te kamery pomagają nam w projektach? O tym zaraz Wam opowiem. Jak doskonale wiecie, korzystamy z kamer do monitoringu, żeby na bieżąco sprawdzać i weryfikować, co się dzieje w różnych pomieszczeniach. Więc jeśli jesteś również osobą prywatną, która chciałaby monitorować, co się dzieje w Twoim mieszkaniu, pod Twoją nieobecność, sprawdzać, czy z osobą starszą, którą się na przykład opiekujesz, nic się nie dzieje, z dzieckiem, albo co robi Twój pupil pod Twoją nieobecność, ta kamera jak najbardziej Ci się przyda, ponieważ jest niewielkich rozmiarów, a jej bateria, akumulator, to 2600 mAh, co pozwala tak naprawdę na pracę w trybie czuwania do praktycznie 6 miesięcy. Niezwykle ważnym elementem, o którym tutaj jeszcze nie wspomniałem, jest dioda IR, która pozwala na monitoring w nocy. Dlatego właśnie używamy tych kamer. Wcześniej używaliśmy innego modelu firmy Orlo, ale dzięki współpracy otrzymaliśmy te dwie nowe kamery. Tutaj jest jedna, a tu jest druga. O, tak wyglądają. Są świetne, ponieważ są, jak wspomniałem, niewielkich rozmiarów. Mają silnik PIR, diodę IR i bateria, która trzyma dość długo. Co wiecie, jak wyglądają nasze projekty. One są zazwyczaj długie, w niekomfortowych warunkach. A dzięki tym kamerom ten monitoring jest bardzo dobry. Dodatkowe informacje na temat kamer Orlo znajdziecie klikając w link w opisie filmu. Nie przedłużając, pora rozpocząć projekt główny. Jak się imienujesz? Si tady? Si tady, jak si jmenuje? Ukázat? Ukazat. Jak się imienujesz? Si tady? Ukazat, jak się imienuje? Ukazat. Chcemy być może trochę sprowokować jakieś byty do ukazania się. Być może nie są to szczęśliwe byty. Być może jeżeli ktoś tutaj jest nie z tego świata, to wielce prawdopodobne, że są to nieszczęśliwe byty. Byty jeńców wojennych, które również były przetrzymywane tutaj w piwnicach tej willi. Taka jest historia tego miejsca. Ukazat! Jak się imienuje? A jeżeli to byli jeńcy, to po niemiecku zapytaj. To pokaż mi ten
coś tak jak Radek sugeruje. Telefon masz blisko? Jest nad nami. W pewnym momencie detektor K2 wyłapał wahania pola elektromagnetycznego. Tylko raz i w tym konkretnym miejscu. Nie wiemy, co dokładnie mogło spowodować wahania urządzenia. Ale to nie jedyna dziwna sytuacja, która tej nocy wywołała nasz niepokój. Teoretycznie kamera. A, no tak. Która może ściągać sygnał. Aczkolwiek no też nie bagatelizujmy takich znaków. No tak, ale zobaczmy. Zadaj pytanie i zobaczmy, czy coś będzie... See, Daddy? Daj mi podejść. No to ewidentnie nie ja. Być może kamera na górze. Jak się imienujesz? Si tady? Po niemiecku. Wie heißt du? A po polsku? Jesteś tutaj z nami? Rozumiesz nas? Możesz się do nas zbliżyć? Użyć swojej energii? Si tady? Jak się imienujesz? Ukazał. Patrzcie, to przypomina, jakby ktoś tutaj chciał się powiesić. Albo może to już moje takie dziwne przypuszczenia. Ale tu jest hak. Tu są takie cegły. Albo ktoś tu siedział po prostu, ale powiesić też się mógł. Ukazat. Ja jestem Piotr. Jak się imienujesz? Ja jestem Piotr. Jak się imienujesz? Ukazał. Myślę, że możemy opuścić budynek na jakiś czas.
W pewnym momencie postanowiłem oddzielić się od chłopaków, którzy przygotowywali kamerę SLS, żeby w totalnej ciemności, z detektorem w ręku, udać się do pomieszczenia, w którym znajdowała się kamera full spectrum. Tak jakby coś podświadomie podpowiedziało mi, że powinienem to zrobić. Ukazat. Si tedy. Ukazat. Kompletnie ciemno, nic nie widzę. Tylko jak w tej grze Outlast. Tylko to małe okienko wskazuje mi drogę. Ukazat! Ciarki. W momencie, w którym nic nie widać przed tobą. Już tylko małe okienko kamery. Wpatrujesz się w nie i poczujesz najmniejszy hałas, szmer. Twoja wyobraźnia płata ci figle. Ukazat! Si tedy? Jak się imienujesz? Ukazat. Filtr w kamerze jakby przeskoczył. Coś się w niej zmieniło. Ale nagrywa normalnie. Do siebie mówię. W ogóle cię nie widzę. Ukazat! Jak się imienujesz? Co jest nie tak z tymi kamerami? Muszę sprawdzić tą. Bo coś słyszałem tutaj, w tym pomieszczeniu. Aha, tak myślałem, że się włączyła. Ale dlaczego? Sprawdzimy. Czy odłączył się powerbank? Czy wydarzyło się coś innego? Kamera full spectrum wyłączyła się. Czy mogło mieć to związek z tym, co było słyszalne na nagraniu i co sam usłyszałem, będąc w pomieszczeniu obok?
weź tu pod nogi mi poświeć. Michał, o, chrzpię. Ja se Piotr. Jak se imienuje? Ukazać. Jest jakaś dziura, ale tam nic nie ma. Może wiesz, szukali jakichś skarbów albo coś. Si tedy? Jak si imienujesz? Pompkę tam włączyć? Co tak piszcie? A, dobra, to jest UPS. Jest! Tu? Ja miałem go tu, to pewnie był tu. Dobra. Ale już go nie ma. Przez moment był. Ukaza! Nie, ty jesteś za nim. Wązdu? Albo może to był rzeczywiście Michał. Michajzdu. No już zobaczymy na nagraniu. Jeżeli jesteś tu z nami, rozumiesz mnie, co mówię,
Chcesz się pokazać? Zrób to. Stań koło mnie. Zrób coś. Ukaż się. Ukazać. Jesteś z nami? Odpaliliśmy Kinecta. Jesteśmy w pomieszczeniu, które mogło przypominać celę, w którym zgasła kamera Full Spectrum. Na razie nic konkretnego. Próbujemy porozumieć się w kilku językach, na razie bezskutecznie. Odpalimy jeszcze sesję EVP i by się starali zadać kilka pytań również. Używając kilku zwrotów w różnych językach, zobaczymy, może coś na dyktafonie się ukaże. Chwilowo bez większych anomalii w tym miejscu. Wyciszymy się, skupimy w jednym i zobaczymy. Jak się coś pokaże, to mów. To z wczoraj było, tak? Sesja EVP, Czechy. Jesteśmy tu dla ciebie, w kompletnej ciemności. Jeżeli mnie rozumiesz, powiedz coś do mnie. Jak się nazywasz? Jak się imienujesz?
rozumiesz mnie? Jesteś tu ze mną? Podejdź do nas. Dotknij mnie. Ukazał. Jesteś tu? Powiedz coś do nas. Jacy Piotr, jak się imienujesz? Czy ktoś jest tutaj ze mną, w tej piwnicy, kto nie należy do tego świata? Pokaż się. Czuć mroczną atmosferę tego miejsca. Czuć tą tragedię. Pokaż się, jeżeli tutaj jesteś, jeżeli mnie rozumiesz. Nie mam złych zamiarów. Nie chcę niczyjej krzywdy. Chcę prawdy. Zbierz energię. Pokaż się. Stań przede mną.
Sprawdzamy jeszcze pomieszczenie, znaczy dolną partię tego budynku, tej willi, za pomocą lampy UV. Być może jakieś dziwne, niewidoczne gołym okiem ślady pokażą się nam. Najbardziej interesuje mnie to pomieszczenie. Pomieszczenie z tymi wielkimi, ciężkimi drzwiami, bo tam ta ściana wyglądała dosyć specyficznie, a mowa o tym pomieszczeniu. Drzwi wyglądają normalnie, bez żadnych większych dziwnych rzeczy. Oczywiście na podłodze pełno śmieci. Te haki, bardzo interesujące. Jak to się w ogóle trzyma? A z tyłu są bolce po prostu. Też nic nie widać. Tu myślałem, że coś się pokaże nietypowego, bo są tu jakieś takie dziwne czarne plamy. Być może wilgoć, jakiś grzyb, chociaż do końca nie wygląda. Ślady na podłodze. A tam? Pójdziemy już tam, w tamtą stronę. Michał. Sprawdzimy jeszcze pomieszczenie przypominające cele. Tutaj być może byli przechowywani więzieni jeńcy wojenni, torturowani. Nie wiemy tego na 100%, ale na to wskazywałaby historia. Ta mroczna legenda tej willi. Jeżeli tak było, no to naprawdę... A tu są jakieś znaki. Tak, jak widzicie, nie widać nic gołym okiem, dopiero po zapaleniu lampy jakieś symbole wydają się być podobne do siebie. Na pierwszy rzut oka chyba jakaś farba, spray. No, no tak, ale bez sensu. Fluorescencyjny. Bez sensu, tak jakby ktoś to chciał zamarkować sobie. Tak, o tu kolejne. Tu kolejne. Żeby nie było to widoczne dla... Może to jakaś droga do czegoś. Dla normalnego człowieka. Gołym okiem. Sufit. Sufit czysty, a tam? Czysty. Tylko te trzy znaki na razie. Tutaj też nic. Jeszcze zobaczymy drugą stronę. A to co to jest za pudełko? Jakiś stary kanister. Mała, jakaś puszka. Puszka tu.
Zobaczmy jeszcze drugą stronę tej ściany. Którą? Po drugiej stronie. A, no no. Tutaj nic. Sufit nic. No bardzo interesujące, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że po tamtej stronie przy tych znakach były dziury, tak jakby ktoś szukał jakiegoś skarbu, depozytu, o czym już wcześniej mówiliśmy. Godzina 3:30, jesteśmy po wszystkich eksperymentach, przy badaniach willi Pfaffenhof w Czechach. Był to nasz pierwszy projekt zagraniczny. Będziemy musieli oczywiście przeanalizować cały materiał, sprawdzić, co udało się zarejestrować naszą kamerą. Co prawda odczuć jakichś takich większych nie było, nie wiem, jak SLS. No właśnie nic, kompletnie nic. Na pierwszym piętrze wydawało mi się, że w jednym miejscu, i to jest na nagraniu, coś się pojawiło z boku, ale to było przez chwilę, no i niestety później tego nie było. Również tutaj na parterze było jedno takie dość ciekawe nagranie, ale to też trzeba wszystko zweryfikować. Może tego jest więcej. Ja mocno poczułem się dziwnie w pewnym momencie, jak robiłem taką mini sesję z detektorem K2. Tam obok pokoju, który mógł być celą, była taka mroczna atmosfera. Zobaczymy, co zarejestrowały dwie kamery, bo kręciłem się wokół dwóch kamer w spektrum. W tym momencie zarejestrujemy, obejrzymy materiał, przeanalizujemy, zobaczymy. Na tę chwilę dziękujemy, to był nasz pierwszy projekt, jesteśmy mega zadowoleni, dumni. Tak, udało się, fajnie. Fajnie, to jest też dzięki Wam, bo mogliśmy tu przyjechać dzięki Waszemu wsparciu, więc tak, liczymy na to, że będziecie zawsze z nami i subujcie. Fajne miejsce, ciekawa, mroczna historia, zobaczymy, co będzie dalej. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Nasze odczucia zaraz po zakończeniu projektu w willi potwierdzają to, co udało się zarejestrować i pokazać Wam w tym odcinku. Były momenty, w których czuliśmy się nieswojo i w których coś starało się pokazać swoją obecność w tym miejscu. Być może nie był to odpowiedni dzień na większą aktywność. Jedno jest pewne. W willi czuć ciężką, mroczną atmosferę. Jest to miejsce, którego mury do dzisiaj nasączone są ogromną tragedią i które z pewnością zapamiętamy na długo.